Przede wszystkim cieszę się, że ta sesja została w ten sposób skonstruowana, bo okazuje się, że będę nawiązywała, dziękuję, do wcześniejszych wystąpień. I tak wydaje mi się, że tak naprawdę jakby zebrać te wystąpienia w jedną całość, to moglibyśmy stworzyć tak naprawdę jedno wspólne dzieło, jeden wspólny referat, który byłby spójną całością. I tak ja będę mówiła o procesie kształtowania kolekcji e-zasobów, o tym, jakimi kryteriami powinniśmy się kierować, właśnie zajmując się gromadzeniem zasobów elektronicznych. Gdzie w ogóle możemy znaleźć takie wskazówki? Czym powinniśmy się kierować? Po pierwsze, jest trochę artykułów w języku polskim. To są na przykład artykuły umieszczone w materiałach pokonferencyjnych, czyli wracamy do tematu, że warto jednak na konferencjach bywać i przeglądać potem materiały konferencyjne. Tak samo są publikacje chociażby w eBibie dostępne. Z tym, że to są w większości artykuły już sprzed kilku lat. W nich cały czas jest sporo wartościowych informacji, z tym, że trzeba mieć cały czas z tyłu głowy oczywiście, że będą też informacje, które już w tej chwili nie będą aktualne. Drugi typ źródeł, na których możemy się opierać, to są dokumenty stworzone już przez biblioteki jako instytucje, czyli dokumenty, które są zapisem polityki gromadzenia zbiorów. Zazwyczaj jest to polityka gromadzenia zbiorów elektronicznych. I to są dokumenty publikowane na stronach bibliotek. Biblioteki amerykańskie często coś takiego publikują. I rzecz trzecia, na której chciałabym się tak naprawdę skupić, to jest dokument stworzony w zeszłym roku przez IFLE. I dlatego jest to dla nas ważne i wartościowe przede wszystkim, ponieważ w tym roku ukazało się tłumaczenie w języku polskim. Jest to dokument kształtowanie kolekcji e-zasobów, wytyczne dla bibliotek, czyli jeżeli wpiszą Państwo w Google ten początek mojego wystąpienia, to na pewno znajdą, ponieważ dokument jest i na stronie IFLA, tam jest w wersji polskiej i angielskiej, jest także umieszczony na stronie Bibliosfery. I co ciekawe, jeszcze nawiązując do wczorajszego dnia, kiedy pani Bożena Bednarek-Michalska mówiła o otwartości, tutaj też mamy element otwartości, ponieważ mimo że IFLA opublikowała ten dokument na licencji, wszystkie prawa zastrzeżone, my w polską wersję opublikowaliśmy za zgodą IFLA oczywiście na jednej z wolnych licencji Creative Commons. No już przechodząc do meritum, czym powinniśmy się kierować podczas wyboru? Pierwsza sprawa podstawowa, oczywista, czyli treść. Też mieliśmy tutaj już przykłady właściwie tego kryterium, kiedy pani Anna mówiła o e-booku, ponieważ oczywiście muszą to być zasoby interesujące dla naszych użytkowników, zgodne z tym, czym nasza biblioteka się zajmuje i co gromadzi, ale także ważne, żeby to były informacje, żeby to były dane czy zasoby, które wnoszą coś nowego do tego, co już w tej chwili mamy, a nie było to powielanie nie tylko dokumentów konkretnych, ale też treści, żeby nie było to samo. No, w momencie, kiedy jesteśmy w bibliotekach akademickich, to też zwracamy uwagę na to, czy są to zasoby recenzowane i oczywiście, czy są aktualne. Wymagania techniczne, to też już nam się tutaj pojawiło właściwie przy przeglądarkach, gdzie okazały się one problemem. I w momencie, kiedy decydujemy się na zakup jakiejś bazy, czy jakiejś kolekcji, też musimy dowiedzieć się różnych szczegółów technicznych. I na przykład bardzo istotną sprawą jest dostęp zdalny dla naszych użytkowników i co się z tym wiąże, w jaki sposób oni będą mieli ten dostęp. Czy będą się mogli logować przez hasło, czy będzie to dostęp przez proxy. I bardzo istotne jest, żeby użytkownicy mogli zalogować się raz, a potem już mogli korzystać ze wszystkich zasobów, dlatego istotne jest, żeby te platformy, z których korzystamy, czy te zasoby miały możliwość tego samego dostępu, z którego już korzystamy w przypadku pozostałych zasobów. Istotna jest też kwestia formatów, która gdzieś tam toczyła się na marginesie tak naprawdę w międzyczasie, czyli czy są to formaty, których nasi użytkownicy używają, czy są to formaty dostępne na urządzenia mobilne. Czy jest wybór w tych formatach, czy ponieważ PDF będzie zazwyczaj podstawową formą, ale na przykład atrakcyjnym dodatkiem będzie plik chociażby EPUB albo MOBI na czytniki.
funkcjonalność, kolejna rzecz, która powinna przyciągnąć naszą uwagę. Po pierwsze, oczywiście to jest interfejs, coś na co w tej chwili zwracamy bardzo dużą uwagę w wielu aspektach tak naprawdę pracy biblioteki i na naszych stronach. I tak samo interfejs jest ważny w tych bazach, w których nasi użytkownicy będą wyszukiwać. Istotne są możliwości wyszukiwawcze, czy wyszukiwanie jest proste i intuicyjne. Jakie wyszukiwanie jest domyślne, jak działa algorytm wyszukiwawczy, a także czy mamy dostępne wyszukiwanie zaawansowane dla użytkowników, którzy potrzebują troszeczkę bardziej skomplikowane zadać swoje pytanie niż poprzez wpisanie kilku słów. Też trzeba zwrócić uwagę, ponieważ jesteśmy w Polsce, czy na pewno dobrze będą wyświetlały się w tych bazach znaki diakrytyczne, jeżeli takie się znajdą w zasobach. I to jest też kwestia, na którą czasami możemy nie zwrócić uwagi, kwestia sortowania, ponieważ w każdym języku, który zawiera znaki diakrytyczne, sortowanie może być troszeczkę inne. Rzecz też bardzo istotna z punktu widzenia użytkowników, też już się dzisiaj pojawiła, to jest eksport metadanych. Ponieważ naukowcy jednak coraz częściej, a także studenci korzystają z menedżerów bibliografii, ważne jest i bardzo przydatne, jeżeli metadane możemy wyeksportować w formatach, które potem możemy wykorzystać w naszych menedżerach bibliografii. Tak samo podpisując umowę, może warto, żeby znalazł się tam zapis gwarancji dostępu do platformy, do bazy, czyli przez jaki procent czasu będzie ta platforma dostępna, ponieważ wiadomo, że zawsze może zdarzyć się jakaś awaria, jakiś czas, kiedy są problemy. I chodzi o to, żebyśmy mieli zapewniony ten czas, kiedy ten dostęp na pewno będzie. Żeby zwrócić uwagę na to, czy podczas robienia kopii bezpieczeństwa nie okazuje się, że jest przerwa w dostępie. Ponieważ i studenci, i naukowcy tak naprawdę często pracują w nocy. Więc noc, oczywiście dzień, jakby naturalne jest, że dzień nie będzie dobrym momentem na wyłączenie takie regularne dostępu, ale noc także. Ponieważ to jest ten moment, kiedy użytkownik nie przyjdzie do biblioteki, ale może skorzystać z e-zasobów. No i jeszcze jedna rzecz dotycząca funkcjonalności. Dotyczy tego, że jeżeli nasza biblioteka już ma jakiś system Discovery, jakąś multiwyszukiwarkę, to kiedy kupujemy nową bazę, musimy zwrócić uwagę na to, czy ta baza jest zaindeksowana w tym systemie, z którego korzystamy. Dostawa i generalnie warunki umowy z dostawcą, czy też z wydawcą, który dostarcza nam zasoby, jest kolejną istotną kwestią. Ponieważ po pierwsze, zanim coś kupimy, oczywiście musimy to albo zobaczyć, albo sobie przeklikać. Tak samo bardziej interesujące będą dla nas te propozycje, gdzie będziemy mieli do dyspozycji szkolenia. I tutaj mowa zarówno o szkoleniach dla bibliotekarzy, które mogą się okazać przydatne, ale także mogą to być szkolenia dla użytkowników, ponieważ niektóre firmy prowadzą szkolenia dla użytkowników, szczególnie jeżeli są to troszeczkę bardziej zaawansowane bazy, na przykład bazy cytowań, i one mogą być bardzo pomocne. Ale też jeżeli nie ma szkolenia, to warto mieć dostęp do dokumentacji. Albo też i do jednego, i do drugiego. Oczywiście tak najlepiej, żeby mieć zawsze możliwość alternatywy. Kolejna rzecz to jest kustomizacja. Czyli czy możemy sobie takie narzędzie wyszukiwawcze, taką bazę w jakiś sposób dostosować do wyglądu naszej biblioteki, do naszej identyfikacji wizualnej, tak aby użytkownik nie czuł, że za każdym razem jest w innym miejscu, że jest w innym systemie, bo tak w rzeczywistości jest w innym interfejsie, tylko żeby poruszał się płynnie i naturalnie pomiędzy tymi różnymi systemami wyszukiwawczymi, żeby był jakiś punkt wspólny. Tak samo od dostawców możemy oczekiwać, tak wynika z tego dokumentu IFLA, że kiedy podpisujemy umowę, dostaniemy pakiet metadanych w takiej formie, w takim formacie, jaki dla nas jest potrzebny. I tutaj jest to bardzo znamienna kwestia dla tych bibliotek, które nie mają systemu Discovery, ponieważ te biblioteki mogą metadane takie zaimportować sobie do swojego systemu bibliotecznego i jeżeli dostaną je w odpowiednim formacie,
to wtedy użytkownik, korzystając z katalogu, może też trafić do e-zasobów, zyskuje kolejne miejsca dostępu do tego. Tak więc możemy prosić dostawców o to, aby dostać dane w formacie wymiennym, który możemy zaimportować do naszego systemu. No i modele biznesowe, które już też tutaj mieliśmy poruszane, ponieważ czasami część z tych zasobów, które kupujemy w formie elektronicznej, mamy już w formie papierowej. I teraz to, czy my zostawimy sobie tę formę papierową, czy też zrezygnujemy z niej i będziemy mieć tylko formę elektroniczną, powinno zależeć tylko i wyłącznie od naszych potrzeb, od naszej decyzji i powinniśmy unikać sytuacji, kiedy dostawca czy też wydawca narzuca nam to, że nie możemy zrezygnować z tej drugiej formy. I podejmując decyzję, czy chcemy tę formę papierową zostawić, czy też z niej zrezygnować, powinniśmy wziąć pod uwagę na przykład taki czynnik, czy istnieje ryzyko, że będziemy musieli z tej subskrypcji zrezygnować. Ponieważ jeżeli będziemy musieli, wtedy warto zostawić sobie formę papierową. Tak samo należy zwrócić uwagę na liczenie, ile nas kosztuje, ile nas kosztują te e-zasoby. I tutaj bardzo przydatne będą statystyki, gdzie będzie można na przykład wyliczyć użycie zasobów, znaczy cenę zasobu poprzez jego użycie, czyli pay per use. I też jak pani Joanna wspominała, że istotne, żeby te bazy miały możliwość dostarczenia statystyk ustandaryzowanych, czyli żeby można było skorzystać ze standardu counter, czy też protokołu SUSHI, czyli Z3993, tak aby można było wiele baz tymi samymi parametrami zbadać i sprawdzić ich przydatność. Trzeba też tym pakietom zawsze się przyglądać, patrzeć na treść, czy przypadkiem, kiedy otrzymujemy informację, że tak naprawdę to płacimy tylko jakieś tam drobne pieniądze za jeden artykuł, to trzeba spojrzeć, ile z tych artykułów jest tak naprawdę dostępnych w Open Access, ile jest nam potrzebnych w rzeczywistości. Czy to nie jest tak, że tak naprawdę potrzebujemy dwa tytuły, a reszta jest nam niepotrzebna i tworzy tylko szum informacyjny naszym użytkownikom. Kwestia licencji jest właściwie dosyć drażliwa, ponieważ my zawsze patrzymy z punktu widzenia potrzeby naszych użytkowników i dla nas jest istotne, żeby użytkownik miał prawo chociażby skopiować sobie fragment takiego artykułu albo też pobrać pojedyncze artykuły na swój dysk. I teraz niedawno na jednej z konferencji usłyszałam wypowiedź jednego z dostawców, który uważał za atut to, że nie można skopiować, że nie można pobrać, ponieważ jest to rzekoma ochrona przed piractwem, ale to przede wszystkim jest utrudnienie życia naszym użytkownikom, którzy chcą zacytować, muszą przepisywać ręcznie fragmenty, podczas gdy czasami na przykład, jeżeli mamy trudne zagraniczne nazwisko, zdecydowanie łatwiej jest je skopiować i mamy pewność, że nie zrobimy literówki. Licencje zazwyczaj odnawiamy co roku i tutaj oczywiście przydadzą nam się te statystyki, o których przed chwileczką mówiłam, ponieważ sprawdzamy, na ile te zbiory są wykorzystywane, ale też na świecie jest taki standard, że 2 tygodnie przed wygaśnięciem licencji to dostawca się do nas zwraca i nie ma automatycznego przedłużenia licencji, tylko wydawca czy też dostawca zasobu pyta nas, czy chcemy go przedłużyć, a jeżeli pracujemy w konsorcjum, to ktoś, kto takim konsorcjum kieruje, powinien otrzymać informacje od każdego członka konsorcjum, czy na pewno chce kontynuować udział, dostęp do takich zasobów. Jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek pytania, na przykład nawet tak banalne, że nie potrafią Państwo znaleźć tego dokumentu IFLA w internecie, proszę się nie wahać i do mnie napisać, to ja oczywiście podpowiem. Ale na końcu jest też kilka źródeł, jest też ten dokument zarówno w języku polskim, jak i angielskim, więc będzie można też skorzystać po prostu z linku. Dziękuję. Idealnie.